Witam, witam ponownie. Czy modelowe przedszkolaki ze mną są? Witajcie. Wrzosowi. I niebiescy? Są, widzę. Żółci, żółci, halo, halo. Też jesteście? Pewnie i szkolniaków może gdzieś tam przybędzie. Zapraszam Was na kolejną część opowieści o kocie procie, który to przyszedł w odwiedziny do Hani i jej braciszka, którzy siedzieli w domu, popadał deszcz. No i jest tam jeszcze rybka. Rybka, która kota prota zna. I bardzo nie chciała, żeby kot wymyślał zabawy. Ale kot jak to kot. Kuglarz, czyli próbował żonglować różnymi przedmiotami, aż się zrobiło wielkie bum. Ale wiecie co? Kot chciał zrobić drugą zabawę. Posłuchajcie, jaką? Kot wybiegł na moment jedynie lub minęły dwa momenty i kot wrócił. Dźwigał skrzynię. Czyżby miał w niej prezenty? Patrzcie. Ta skrzynia jest większa niż on. Słuchajcie dalej. A może kufer to był wielki i na haczyk zamknięty? Spójrzcie, słodkie serdelki. Zwrócił się do nas spec od psot, figli i hec. Spójrzcie, co prot wywinie, spójrzcie, co przydźwigałem. I tutaj wskoczył na skrzynię i objaśniał z zapałem, śląc promienne uśmiechy, jakby na scenie stał. Jest to najnowszy szał, skrzynia pełna uciechy. To jest jej nazwa firmowa, a w jej wnętrzu się chowa tak zwana śmieszna rzecz. Nie tylko jedna rzecz, lecz i druga śmieszna rzecz. Tak, występują w parze i zaraz ja Wam pokażę. Zobaczcie, i Hania, i jej braciszek, i rybka są strasznie ciekawi tych dwóch śmiesznych rzeczy. Zaraz odsunę hak, rzekł kot. I śmiech was z nudy uleczy. Przekonacie się, jak śmieszne są te dwie rzeczy. Śmieszna rzecz numer jeden, śmieszna rzecz numer dwa. Znaję Paryż i Wiedeń, Szwecja i USA. Żadna z nich nie ugryzie, nie ma się co bać. Zatrzaśnięta w walizie lub tonąca w rzece Tamizie, gdy z opresji wylizie, będzie tylko się śmiać. Podniósł nareszcie wieko i z głębi skrzyni w rekordowym tempie wypadły numer jeden i numer dwa. Te dwie śmieszne rzeczy. Tak, to były te dwie rzeczy. Temu nikt nie zaprzeczy. Chociaż w skrzyni przybladły, były żwawe, że ha! Pobiegły do nas z Hanią wołając. Witam panią, a pan jakże się ma? Widzicie? Dwie śmieszne rzeczy, jak wyskoczyły ze skrzyni. Żadne z nas nie wiedziało, jak tę parę się wita. Czy się mówi dzień dobry, czy cześć? Ale same nam śmiało dłoń podały i kwita. Złota rybka tymczasem, wyglądając z szczajnika, miotała się z hałasem. Cóż to za para dzika? Nie ściskajcie im rąk, tyle zarazków w krąg. Przywitasz się rzecz, taką rzecz, a potem grypę lecz. Gdy nie ma mamy, nikogo do domu nie wpuszczamy. Niech sobie idą, precz! Tak wołała do witających się dwóch śmiesznych rzeczy z braciszkiem i z Hanią. Ciekawe, co dalej. Cicho bądź, złota rybko! Zagrzmiał bas kota prota, specjalisty od psot. Co to za sianie plot? Są to dwie zdrowe rzeczy. Każda prędzej uleczy z nudy w deszczowe dnie. Nie zaszkodzi te dwie. Szkodzić komuś? No nie! Tak kot rozmawia z rybką.
Czy jest coś szkodliwego w ich niewinnej zabawce? Dodał kot Prot. No cóż z tego, że puszczają latawce? Co? Latawce w mieszkaniu? Zabrzmiał znów stonowany pisk rybki. O puszczaniu latawców nie ma mowy, bo strącone wazony, bo potłuczone szyby, te setki innych szkód. Dość już, kocie szalony. Wysłuchaj mego głosu, ryby. Wprawdzie nie z głębi wód, ale z głębi czajnika. Głos to jednak proroczy. Nie chcę tego szkodnika odtąd widzieć na oczy. Rybka, zobaczcie. A tu śmieszne rzeczy puszczają latawce. W mieszkaniu. Śmieszne rzeczy tymczasem w bieg ruszyły szalony. Latawcami z hałasem obalając wazony i strącając portrety ze ścian mieszkania. Niestety, nie troszczyły się wcale nic a nic te dwa małe wandale. Wielka rzecz dla wandala, że latawiec rozwala naczynia na suszarce albo te przez te harce z wieszaka suknia, że spadnie i gniecie się nieładnie. Chociaż jest gorzej, bo na sukni mamy robią się brzydkie plamy. Rzeczywiście, rzeczy urządzają harce w mieszkaniu. Czy nas to zachwycało? Nie zachwycało wcale. Kiedy więc nadal śmiało biegały dwa wandale i każdy jak najęty przewracał w domu sprzęty, powiedziałem. Już dość. Gość, co prawda to gość, lecz tych gości już dość mamy. Kładźmy więc temu tamę. Bliski już powrót mamy. Mama może wpaść w złość. Ledwie to powiedziałem, a rybka całym swym ciałem zatrzęsła się, jak gdyby przeszył ją zimny deszcz. Mama wraca! Bogowie! Co nam robić? Co powie? Ja już ją widzę przez szybę, choć zamazał je deszcz. I rzeczywiście mama wraca do domu. Zróbcie coś! Zakrzyknęła rybka, wyskakując z czajnika. Czy słyszycie? Do dzieła! Wpierw wyrzućcie kota szkodnika z parą jego wspólników. Potem trzeźwo, bez krzyków, spokojnie i bez tremy przedyskutujmy temat, a ściślej mówiąc dylemat, co też mamie powiemy, jak wróci do domu. Przytaszczyłem więc prędko siatkę swą na motyle, mówiąc, jeśli nie wędką, to tą siatką je złapię i tyle. I złapię dwie rzeczy. Nikt temu nie zaprzeczy, bo jeżeli ktoś wie, z jaką sprawnością rzadką posługuję się siatką i wie, że takim gagatkom nie przepuszczę. No nie! A dwie rzeczy nadal puszczają latawce, a braciszek próbuje je złapać siatką na motyle. Zobaczymy. Wystarczyło mi siatką machnąć raz z głośnym plum i już mogłem przypadkiem nieugięcie rzec stop. Potem rzekłem do kota. Południowa Dakota, klimat niezły, przytulny. Ledwo znajdziesz tam kąt, to dobry pomysł, szczególnie, że to 1000 mil stąd. Ha! Jęknął teatralnie specjalista od psot. Brak uznania z waszej strony. Fatalnie. Pójdę skonać pod płot. Kot się przejął, bo rzeczywiście dwie rzeczy zostały złapane. Stąpię w mogilną ciszę. A ten, kto mnie pochowa, niech na grobie napisze. Tu spoczywa pechowa postać. Kot Prot. Spec od niezbyt udanych psot. I rzeczywiście kot musiał już wyjść. A co się stało dalej?
co powiedziała mama, jak wróciła do domu i zobaczyła ten straszny bałagan. Dowiecie się w trzeciej części. Do zobaczenia!